jestem z podziemia Połakowskiego, jestem w Związku Więźniów Stalinizmu na Mokotowie, na ulicy Wiśniowej. Pokonałeś pod gruzami, na barykadzie krwi twej ślad. Dla jednej tylko sprawy, dla wolności niesławy. Krzyż! Powstańczy krzyż! Jesteśmy przy pomniku upamiętniający 10. obóz NKWD. Narodnych Wnutriennych Dzieł. Ale zanim powstał obóz NKWD, teren wytwórni amunicji numer 2, tu jest lekki błąd, to nie fabryka, a wytwórnia amunicji numer 2, wykorzystywany był dwukrotnie przez Niemców. Po napaści na Związek Radziecki w latach 1941-44 na tym terenie był Stalag 333. Komando Stalag 333. Na tym terenie pofabrycznym zatrudnionych było na terenie Giszu 3000 jeńców radzieckich. Potem w 1944 roku na tym terenie Niemcy mieli 4000 pracowników przymusowych polskich, którzy jako więźniowie zatrudnieni byli przy kopaniu umocnień obronnych. We wrześniu lub w październiku 1944 roku po poniemieckim obozie założony został obóz NKWD numer 10. Jako ciekawostkę mogę dodać, że pracownikiem wytwórni amunicji numer 2 był mój ojciec, to jest jego oryginalna legitymacja, numer 315, a więc bardzo niska, i jest jeszcze pieczątka 1939 rok. Legitymacja ta upoważniała do wejścia na teren wytwórni amunicji numer 2. Natomiast wytwórni amunicji numer 1 na Mińskiej 25 pracowała moja matka, Helena Klimczak, na amunicji karabinowej Mauser. Obydwoje rodziców mieli szansę w 1939 roku wyjechać poza Polskę w celu szkolenia robotników do powstających zakładów amunicyjnych na terenie jednego z państw Ameryki Południowej. Wojna przeszkodziła. Cały obóz otoczony był dwoma rzędami drutu kolczastego o wysokości 3 metrów. Strzeżony był posterunkami zewnętrznymi NKWD, dosyć gęstymi, oraz strzeżony był tak zwanymi zwyżkami, czyli wieżami wartowniczymi. Do obozu doprowadzony był tor kolejowy, pokażemy go, zostały fragmenty. Tor kolejowy był szeroki, radziecki, i można było z tego obozu do każdego punktu w Związku Radzieckim dowieźć więzionych. Pojemność obozu 2000 uwięzionych. Ci uwięzieni podzieleni byli na bataliony. Dowódcą wszystkich więźniów był Ukrainiec Goga, który kiedyś współpracował z Niemcami. Na terenie obozu więziony był szef KDW Nilf, czyli Fildorf. Na terenie obozu były i inne osobistości, na przykład Bieńkowski. Wyżywienie było potworne. Dwa razy dziennie zupa ze śladami kukurydzy i 100 gramów gliniastego chleba. Można było
przy dobrych humorach pilnujących dowieść tutaj przez okoliczną ludność chleb, a czasami kocioł zupy. Śmiertelność była duża w obozie. Obóz podzielony był przez więźniów na dwa poziomy w barakach, aby była możliwość zwiększenia liczby więzionych. Bardzo często na terenie ulicy Płatnerskiej, tutaj gdzie jesteśmy, UB z Sierakowskiego, z Inżynierskiej, z DOKP, ze Stalowej, które krzepło już wtedy w Polsce Ludowej, spędzało więźniów. Więźniowie trzymali tablicę z napisem „Wrogowie narodu polskiego”. Bardzo często dochodziło do starć pomiędzy mieszkańcami, ponieważ usiłowali NKWDziści i łubowcy oraz informacja wojskowa dowieść, że są to Niemcy. Kto był więziony na terenie tego obozu? Na terenie obozu więzieni byli członkowie Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, granatowi policjanci i bardzo ciekawa sprawa, więzieni byli Rosjanie, ci, którzy uciekli przed rewolucją bolszewicką 1917 roku. Jaki z tego wniosek? Bardzo prosty. NKWD, czyli Narodny Komisariat Wnętrznych Dzieł, przyjechali do Polski z gotowymi listami do uwięzienia Polaków. Dotyczyło to przede wszystkim obszarów tutaj Mazowsza oraz Podlasia. Dotyczyło tutaj czterech rejonów obwodu siódmego. Kiedy liczba uwięzionych osiągnęła 2000 osób, w tym jest Fildorf pod zmienionym nazwiskiem, 20 marca 1945 roku odchodzi pierwszy transport właśnie po tym szerokim torze. Idzie na teren Uralu do guberni Świerdłowskiej. Nieczynne torowisko, które były przekute na szerokość torów radzieckich do bramy byłego obozu NKWD numer 10, która kiedyś wywoziła stąd produkcję wytwórni amunicji numer 2. Torowisko jest nieczynne. Ulica, przez którą przechodzi, jest Płatnerska, tam jest rozjazd. Dziś teren ten, jak Państwo widzą, jest zabudowany, wygląda zupełnie inaczej niż w latach 39-45. Wagony, w których pomieszczeni są więźniowie, nie mogą przekraczać pociąg długości 800 metrów, tak żeby mieścił się na bocznicy i dopuścił inny ruch pociągów. Skład liczy około 40 wagonów. Wagony też są podzielone na pół. Ostatnie wagony należą do trupiarni. Z tego transportu dowiezionych jest na teren tejże guberni 300 trupów. A obóz odbity jest w maju 1945 roku przez 44 ludzi pod dowództwem Edwarda Wasilewskiego Wichury z obwodu Mińsk-Mazowiecki. Niestety około 200 więźniów, którzy uciekają, jest aresztowanych, jedzie pomoc NKWD-zistów szosą wawerską z Warszawy do wyłapywania tych więźniów i zaangażowane są na niebie dwa sowieckie samoloty do patrolowania PO2, czyli Polikarpow. Beria wściekł się, zdymisjonował wszystkich tutaj rosyjskich dowódców obozu. Obóz kazał zamknąć
pozostałych wsadzić do pociągu, więźniów polskich, i skierować do miejsc kaźni narodu polskiego, podziemia niepodległościowego, Wronki, Rawicz, Fordon. Obóz przestał istnieć. Jesteśmy przed tablicą upamiętniającą obóz NKWD numer 10. Przypomnę, jest to obwód 7, rejon 3 Rembertów. Obecnie teren byłego obozu NKWD jest we władaniu jednostki wojskowej 4226. Wstęp na teren zakazany. Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.